Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie. Jestem Magda i to ja tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. Taki nasz czas dla duszy. Kochani, witam Was serdecznie 8 kwietnia. Sobotę. Wielką sobotę. Jutro święta. Właściwie one już dzisiaj się zaczynają. Dla tych, co wrócą ze święconki. Ze święconką do domu, to już są święta. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Spokoju. Spokojnych myśli. Odpocznijcie. Aby te święta przyniosły Wam ukojenie i wyciszenie. Kochani, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, dziękuję Wam za wszystkie polubienia. Dzięki temu mój film trafia do nowych osób, pokazuje się po prostu nowym osobom. Dziękuję również za każdą obejrzaną reklamę, bo dzięki temu YouTube wypłaca mi wynagrodzenie. Jeszcze nie wypłacił, ale coś tam się zaczyna dziać. Kochani, dziękuję. Z całego serca dziękuję. Wiecie, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Dziś sobie porozmawiamy o myślach, o tym, co myślimy. Myśli. Najważniejsze, żeby zacząć od tego, że jesteśmy energią. Dusza jest energią, która wchodzi w ciało. Zobaczcie, czasami sami powiedzieć, ach, czuję się tak, jakby uszła ze mnie energia. Nie mam siły. Jesteśmy energią, bezwarunkową miłością. Weszliśmy w ciało po to, aby na ziemi pouczyć się, podoświadczać, odpracować karmę, którą zrobiliśmy sobie w poprzednich wcieleniach. Po to schodzimy na ziemię. Jesteśmy ludźmi, mamy wolną wolę. I od tego, jak podejmiemy decyzję, zależy nasze dalsze życie. I teraz nauczmy się podejmować te decyzje całkowicie sami. I teraz zobaczcie, w momencie, kiedy jesteśmy wyciszeni, nie dopuszczamy strachu do siebie, nie dopuszczamy, wiecie, mamy jeszcze ego, o, może tak, mamy jeszcze ego. Ego to jest taki super przeszkadzacz w doświadczeniu, ale taki dobry przeszkadzacz. Bo gdybyśmy doświadczali, tak po prostu, na lajcie, tak? A, rozwiodłam się z mężem. A, chłop mnie zdradził. A, tam się coś tutaj, tu ktoś umarł. A, jestem sama, super. Przecież to nie miałoby najmniejszego sensu. A w momencie, kiedy dochodzi do tego głowa i daje nam cierpienie, my przechodzimy pewien proces. Uczymy się kochać wtedy. Uczymy się szanować. Uczymy się bycia ze sobą i warto zaprzyjaźnić się ze swoją głową, czyli ze swoim ego. Warto, po prostu warto. Nie to ego, a pozbędę się ego. No pozbądź się tego ego, to po co ci to życie na ziemi? No po co? Z ego trzeba się zaprzyjaźnić. Trzeba z nim porozmawiać na początku, poopowiadać mu, jak jest fajne i w ogóle jak pomaga, bo ono bardzo pomaga. Gdyby nie ego, to pewnie normalnie byśmy nie funkcjonowali, nawet herbaty byśmy nie zrobili, bo po co nam herbata? My przecież jesteśmy energią, pić nie musimy. Ego nam przypomina o tym, że jesteśmy ludźmi, ciałem, umysłem. A dusza przypomina nam o tym, że jesteśmy ludźmi, duszą i ciałem. I teraz jak znajdziemy tą równowagę, taką, ten balans taki będzie ciach, to wtedy nasze życie będzie wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Kiedy trzeba będzie usiąść i pocierpieć, to usiądziemy i pocierpimy i doświadczymy cierpienia. Ale nie będziemy płakać miesiącami, nie będziemy płakać latami. Nie zostawimy swojego życia po to, żeby płakać za kimś. Tak na przykład. Kochani, i teraz czym są nasze myśli? Nasze myśli dosłownie są naszą rzeczywistością.
Zobaczcie, jak wasze myśli kierują wami. Co wam chodzi po głowie? Spróbujcie tak chociaż przez jeden dzień usiąść, jak wam się uda, zapisywać myśli. Albo szybciutko dyktafon na telefonie i ponagrywać. I zobaczcie, co wam w głowie siedzi. Ponad 70% myśli to są myśli nieświadome. Zaraz sobie zrobimy, wiecie, tutaj na kanale. Ja już to robiłam u mnie na Facebooku parę razy. Świadomość myśli. My musimy, i to z naciskiem na musimy, żeby mieć świadome myśli, żeby mieć spokojne życie. Bo jeżeli o coś się starasz, a cały czas o tym myślisz, czy to będę mieć, czy to będę mieć, czy to się zadzieje, czy to się spełni, czy to się tak stanie, i kupa strachu za tym idzie, to uwierz mi, już na wstępie nie będziesz tego mieć. Nie, absolutnie nie, bo jest tyle strachu w tym wszystkim. Albo jak będziesz mieć, to będzie to okupione naprawdę ogromnym cierpieniem, ogromnymi wyrzeczeniami i zmasakrowaniem duszy przez ten strach. A można o to samo poprosić i żyć w spokoju, żyć w zaufaniu, że to się uda. Nie jest to proste, ale jest do zrobienia. Najlepiej zacząć sobie od małych rzeczy. Kierować swoje myśli, jedziecie samochodem, szukacie miejsca parkingowego. I kierować swoje myśli, czuć po prostu. Jest wolne miejsce dla mnie i czeka. I jedziecie w to miejsce. Jak na początku nie wyjdzie, okej, super. Pewnie przed chwilą ktoś wjechał, ono tam na mnie czekało. Albo chwilę postać, być może jakiś samochód wyjedzie. Bo najpierw wszechświat będzie was testował. Czy sobie dajecie radę, czy nie? Czy jesteście cierpliwi, czy nie? To będzie test wszechświata. A jak już się nauczycie w ten sposób, wiecie, u mnie to tak fajnie wygląda właśnie z miejscami parkingowymi. Ja zawsze gdzieś tam wracamy wieczorem jakoś. Ja mówię, jedź pod domem jest miejsce. I Pawcia tak na mnie patrzy i no dobra, mówię, ale przecież ja tam przed chwilą byłem, nic nie było. Ja mówię, jedź pod domem jest miejsce. I co? Jedziemy pod domem jest miejsce. Tak, kochani, tak to jest. Moja pewność tego jest tak ogromna, że to miejsce się po prostu zrobi. I wiecie co? Ja uczę już tego myślenia pozytywnego, może nawet nie pozytywnego, ale tej mocy sprawczej myśli uczę mojego 7-latka już w tej chwili. Pokazuję mu, jak ma myśleć. Uczę go, jak ma myśleć, żeby później jemu głowa nie robiła psikusów. Pewnie będzie robić, ale to dobrze, niech mu robi, niech doświadcza. Także, kochani, nasze myśli, patrzcie, na o czym myślicie. Jeszcze jak często mówicie, a spróbuję i to zrobię. No jak robisz coś na próbę, to lepiej tego nie robić. Zrób to, po prostu. Nie myśl za dużo nad tym, tylko po prostu idź za głosem serca i rób to. Nasze myśli to nasza rzeczywistość. Więc tak jak jest teraz wkoło ciebie, tak jak się czujesz, to zobacz, o czym myślisz. Głowa, jeżeli zapędza was w jakiś kozi róg, to skupcie się na tu i teraz i na wdzięczności. Żeby być wdzięcznym za to, że mogę szklankę umyć, za to, że mogę kawę zrobić, za to, że mam ręce, za to, że mam nogi. Jak się poskupiamy, to nasza głowa będzie wiedziała, że ona sobie już nie może robić z nami, co chce, ale że my nią zaczynamy sterować. I teraz jak się będziesz lepiej czuć? Jak będziesz głową sterował, o ta wredna baba znowu nacisnęła mi na odcisk? Czy o dziękuję Ci Wszechświecie, dziękuję Ci Boże, że mam ręce, że mogę złapać szklankę, że mogę sobie zrobić kawę. Dziękuję Ci Panie Boże, że czuję zapach kawy, że czuję smak kawy. Czy lepiej, oż ten mnie skrzywdził, tak mnie skrzywdził, no jak on mnie skrzywdził, jak on może w lustro spojrzeć? No może,
bo to ty się czujesz skrzywdzona. Twoje myśli bardziej cię teraz krzywdzą niż ten ktoś, kiedy cię skrzywdził. Dobra, wyciągamy kartę. Świadome myśli, kochani, pamiętajcie. Napiszcie może w komentarzach, czy wy sobie radzicie z tymi myślami, czy w ogóle te myśli wasze są świadome, czy uciekają. Jak uciekają, to ćwiczymy cały czas. Od przyszłego tygodnia zrobimy takie wyzwanie sobie. 21 dni, bo to jest taki świetny czas, 21 dni to jest super czas, żeby nabrać nawyk świadomego myślenia. 21 to jest taka magiczna liczba, gdzie człowiek już w tym czasie nabiera nawyku, a ludzie uwielbiają nawyki. Naprawdę. My jako ludzie kochamy nawyki. Ale ten nawyk, on dopiero wchodzi w momencie, kiedy robimy coś przez 21 dni. Non-stop, codziennie, nie przerywając. Co karty chcecie nam powiedzieć? Dzień 8 kwietnia. Co chcą nam karty przekazać? Co chcecie nam, kochane karty, przekazać? Co nam powiecie? Widzicie, mi zaufały dzisiaj i mam wyciągnąć. Proszę. Uhonoruj i zaufaj swoim uczuciom. Dziękuję Ci, Archaniele Michale, za wspieranie, prowadzenie i strzeżenie mnie. Kiedy słucham swoich uczuć i działam zgodnie z nimi, pomóż mi zrozumieć i wyrażać swoje emocje z miłością. Widzicie? Jak mamy głowę wyciszoną, to możemy zaufać naszym uczuciom. Dobra, czytamy. Uhonoruj, ABC, gdzie mamy U? Gdzie jest U? Tu jest U. I mamy, i czytamy. Archanioł Michał upomina Cię, abyś spojrzał w swe wnętrze i słuchał. A dla tej karty jest to znak, że Twoje uczucia są idealnie zsynchronizowane z prawdą. Niektóre z tych uczuć mogą okazać się trudne do określenia, jednak są z Tobą z ważnych powodów. Jeżeli odczuwasz wewnętrzny konflikt, usiądź z długopisem i kartką papieru i przeprowadź wywiad z własnymi emocjami poprzez następujące pytania. Jakie są Twoje uczucia? Dlaczego? Co bym zrobił? Twoje uczucia mogą przemawiać głośno i wyraźnie, jeżeli będziesz trzymał otwarty umysł i ufał temu, co słyszysz. Możliwe wybrane znaczenia. Nadszedł czas do przyznania się, że jesteś nieszczęśliwy w danej sytuacji i przedsięwzięć określone korygujące działania. Ktoś próbuje wydobyć z Ciebie emocje w określony sposób. Trzymaj się tego, co wiesz i czuj się jak swój barometr. I modlitwa. Dziękuję Ci, Archaniele Michale, za wspieranie, prowadzenie i strzeżenie mnie, kiedy słucham swoich uczuć. Działam zgodnie z nimi. Pomóż mi zrozumieć i wyrażać swoje emocje z miłością. Warto też prosić anioły. Anioły, powiedzcie mi proszę, co to uczucie mi mówi? Pokażcie mi, czym są dla mnie te uczucia. Dlaczego teraz to czuję? Co ma mi to pokazać? Czego mam doświadczyć? Proście anioły o pokazanie. Nie bójcie się z nimi rozmawiać. One są. I one są nam bardzo potrzebne. Takich potrzebujemy do prowadzenia swojego życia. To tak jakby... Pomyślcie sobie, że możecie być marionetką sterowaną przez anioły. I teraz, dając im sygnał, że chcecie iść, one pokazują wam drogę. I czujcie się jak prowadzona lalka. Oczywiście nie zawsze. Żyjmy też sobie czasami po ludzku.
nie po anielsku cały czas. Czasami, wiecie, te błędy popełniane, one też są bardzo potrzebne. To nie są błędy nawet. To są doświadczenia. Jak już powiemy błąd, to tak boli. Ale jak powiemy, a zbłądziłam, a doświadczyłam, a jakie doświadczenia, to już lepiej brzmi doświadczenie niż zbłądzenie. I właśnie o to chodzi. Jak już powiesz sobie, a błądziłam przez 10 lat, błądziłam tu i tam, ach, zrobiłam to i to. A jak powiesz, 10 lat doświadczałam życia, wiem, co to ból, wiem, co to żal, wiem, ja tego doświadczyłam. To co? Czujesz się mocniej? Pewnie, że tak. Kochani, dziękuję. Dziękuję, że jesteście. Dla tych, co wytrwali do końca, uściski, całusy, przytulam. Jestem z wami. Naprawdę. Ja tak często o was myślę. Mówię, jejku, to jest niesamowite. Tacy ci ludzie kochani. No dobra, bo ja to klucha jestem. Przytulam z całego serca. Magda, dziękuję wam.